Paweł Gołuch na skróty. Ten wiersz, powiem wam w sekrecie, odnalazłem w internecie. Ale w szkole powiedziałem, że to ja go napisałem. A wam chętnie się pochwalę, jak się rodzi taki talent. Najpierw więc w wyszukiwarce wystukałem jednym palcem słowo wierszyk i enterem połączyłem się z serwerem, który zwrócił mi wyniki zapytania o wierszyki. Tych rzecz jasna było tyle, że potrwało dłuższą chwilę, nim wybrałem ten tu właśnie. Dalej poszło jak po maśle. A więc klik na wiersza stronę, Ctrl A i zaznaczone. Ctrl C i każda strofka skopiowała się do schowka. Jeszcze tylko plik tekstowy utworzyłem szybko nowy i przez Ctrl V do niego wiersz wkleiłem dumny z tego. A ostatnim mym zadaniem było wiersza drukowanie. Tu pomogło znakomicie skrótu Ctrl P użycie. Dziś poety grając rolę, wiersz rozdałem w całej szkole, powtarzając dumnym tonem, to przeze mnie ułożone. Wątpię, by ktokolwiek sprawdzał, czy to rzeczywiście prawda. Ale co to? Patrzę teraz i aż oczy swe przecieram. Niemożliwe! Czy ja spałem, kiedy Ctrl A wciskałem? Bo ten skrót zaznaczył wszystko, także imię i nazwisko tego, który wiersz napisał. Znaczy, że na wszystkich dzisiaj kartkach w szkole rozdawanych autor wiersza jest podany. To tragedia, katastrofa, tylko jak mam się wycofać, skoro wiersz ma szkoła cała, no a Ctrl Z nie działa. Czytał oczywiście tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.